Tu Ania. I Bartek. Cześć. Zapraszamy na nasz nowy film. Numer 74. Będę się doświetlała, także jakość będzie taka sobie. Coś się ruszyło, bo przed nami auto pojechało na rozładunek, także może i my się ruszymy. A tak z plusów, to muszę wrócić do tego załadunku, który mieliśmy jeszcze dla Was przed chwileczką. No kurde, bardzo mili ludzie, polska firma. I ochroniarz był bardzo miły, i wózkarz był bardzo miły. Oby więcej takich wózkarzy i takich ludzi, którzy są naprawdę mili i wyrozumieli dla kierowców. Jak to oglądasz, to kciuk dla Ciebie w górę i pozdrawiamy Cię serdecznie. I dalej czekamy, co z nami. Okej, tak to jest. Jak kłócisz się z magazynierem? Gościu z tego auta, które tam stoi, kręcił tym z magazynierem swojego wieku, takiego już, no, na emeryturę się facet zbliża. No i co? I gościu miał wszystko serdecznie w nosie. Langsam, langsam. Oczywiście langsam, langsam to w Niemczech, tu mamy Francję. Ale nie spieszyło się facetowi, naprawdę. W rzeczywistości, no co, ja tu się śmieję, ale to my dostaliśmy po nosie, no bo stoimy. O tyle mieliśmy być, jesteśmy trzecim autem, ale nie, jesteśmy drugim autem jednak, bo pan powiedział, że ja mam pierwszy wjeżdżać, więc tyle się udało. Temperatura, tak jak Ania mówiła, już trochę odpuszcza. Powiem Wam, że parówa jeszcze jest, ale już taki lekki wieterek można czuć. No i można odczuć. No i teraz tak. Gościu zaraz stamtąd wyjeżdża. O, już odpalił maszynę, więc on wyjeżdża. A ja zaraz będę tam cofał. No i co, ściągamy to wszystko. Z kamerami raczej nie, z kamerą nie będziemy raczej latać, bo jeszcze ja nie chcący podniosę ciśnienie temu panu magazynierowi, a to jest nam niepotrzebne. Wsiadam do pyzy i co? I ruszamy, nie? Żeby ogarnąć tą kuwetę. Mamy sukces. Uważam, że to duży sukces. Wjechaliśmy do hali. Co prawda jest prawie 12 w nocy, ale tak, jesteśmy w hali i nawet wózkarz zaczął nas rozładowywać. Sukces, sukces, sukces. Pracujemy. Rozładowani i chcąc, nie chcąc, pauza. Pauza tu w okolicach, musimy znaleźć jakiś parking w środku nocy, co będzie trudne, nie ukrywamy, ale no co, mus to mus, także rozpoczynamy poszukiwania parkingu i może odeśpimy te upały nieszczęsne właśnie w nocy. Trzymajcie kciuki i ruszajcie z nami. Okej. No. A Anna, proszę bardzo, dogadana i
z panem wózkarzem na pa. Także tak to wyszło. No i ja wam powiem, że ja wiem, dlaczego dzisiaj tu był taki przestój. Domyśliłem się właśnie przed chwilą. Nie jestem zwolennikiem piłki nożnej, ale przecież był mecz Francja-Hiszpania, nie? Podejrzewam, że w Hiszpanii też byśmy się nie rozładowali w tym momencie, bo no mecz jest ważniejszy, jeszcze szczególnie takiej rangi, tak? Więc poczekajcie, ja tutaj muszę sobie pomrygać jakimiś światłami, bo nie chciałbym zahaczyć osią. Okej, dlatego tak to się długo zeszło. Nawet pan operator przyszedł i się pytał Ani, czy my jesteśmy z Hiszpanii, czy nie. Podejrzewam, że jakby powiedziała, że tak, że my z Hiszpanii, no to jeszcze by focha strzelił, nie? Albo coś. Także tak to wyszło. No i otrzymaliśmy informację od spedycji, że proszę na pauzę gdzieś w okolicy, jakiś parking, ładujemy coś rano. Także my wyjeżdżamy z firmy jeszcze tylko do ochrony się wymeldować, dlatego kamizelki jeszcze nie ściągam. I pauza. 23.11, słuchajcie. Byliśmy tu o godzinie 20, także 3 godziny odpękaliśmy tutaj. A jeszcze lepsze jest to, że w tym momencie jest 29 stopni. Także ukrop, jakich mało. Dobrze, że klimatyzacja teraz troszeczkę podmucha. To zaraz człowiekowi robi się przyjemniej. Nie przynudzam już, bo już mówię coraz wolniej, czyli tak do spania mówię. Jedziemy na tą ochronę wziąć się, wymeldować i wyjeżdżamy z tej firmy. Pierwszy towar w tym kółku dostarczony. Miejmy nadzieję, że inne będą szły bardziej z górki, a nie tak pod górkę, jak to właśnie pierwsze, bo troszeczkę pod górkę było. Lecę. Kamizelka ściągnięta. Jest parking. Trochę taki przykombinowany, no bo tak. Mamy już 11:30. Gdzie tu teraz znaleźć parking we Francji? Albo cofać się do Niemca i znaleźć w Niemczech parking, nie? Także może być masakra. No i tu przy firmie jest parking, ale są znaki, że nie można pauzować. Ale tak sobie pomyślałem, nikt mi nie da w pysk. Jak pójdę do ochrony i mówię tak, że ja się tu przed chwilą rozładowałem i będę się ładował rano. A widzę, też odważyłem się na taki kit, no bo to chyba stoi z 8 ciężarówek na tym parkingu, więc coś tutaj nie gra z tym, że nie wolno tu pauzować, nie? No i ochroniarz, okej, które to jest wasze auto, te i te. Jak najbardziej można stanąć, więc stoimy. Idę zobaczyć, czy jest jakaś toaleta gdzieś, coś, bo tam jest toj. Czyli tak doraźnie. Dobrze, że teraz na tej pauzie co byliśmy, to chwilę temu okąpaliśmy się i był spokój, jest. A teraz tu jest wszystko pozamykane, więc toaletą będzie tylko ten trójtojek. Niestety, ale chyba z dwojga złego i dobrze w tą stronę, bo naprawdę, kto jeździ, to chyba by wiedział, że przy granicy, ogólnie w Niemczech o godzinie o północy, teraz tu znaleźć parking, to gdzie my tu się będziemy wycofywać? Trzeba się tym prędzej wypauzować, żeby za dnia nie stać i ruszać stąd. No dobrze, więcej nie przynudzamy, my idziemy spać. Życzymy wszystkim dobrej nocy i do zobaczenia rano w następnym dniu. Mamy nowy dzionek i to było dobre, że wczoraj nie wyjeżdżaliśmy stąd, nie odjeżdżaliśmy, bo po pierwsze parking super, znaczy się super, no taki, że wytrwaliśmy w nim, no i było miejsce, to jest chyba najważniejsze.
druga sprawa. Dostaliśmy zlecenie od spedytora, że właśnie w tej firmie, w której się rozładowaliśmy i stanęliśmy na parkingu, w tej firmie się po 100 metrach, ładujemy. Lekko w prawo, następnie przejedź przez rondo i zjedź drugą. Tu wyłączymy Zosię jeszcze, żeby nie przeszkadzała. No i jedziemy, bo my już jesteśmy załadowani. Wstaliśmy rano po informacji, że tu się ładujemy. Podjechaliśmy na załadunek, załadowaliśmy. I jakby to powiedzieć, co się odwlecze, to nie ucieczę. Bo chyba się odwlekła ta Alia nam troszkę, ponieważ jedziemy do miejscowości Luton. Także Anglia jednak nam nie przepadła. Towar mamy załadowany, dużo nie mamy, bo 6 ton nam załadowali, więc niedużo. To pierwsza rzecz. Druga, linka celna jest założona, no bo Anglia, tak. Ania mówi, no co, szykuje się ciekawa podróż, bo dawno nie byliśmy w Anglii, bardzo dawno. To po pierwsze, że ciekawa dla nas, na pewno też ciekawa dla nas, żebyście wy zobaczyli, jak my to robimy i jak my się z tym kręcimy. O tak. Co jeszcze? Jedziemy pociągiem przez Eurotunel. Do Eurotunelu mamy 710 km, a do celu w Luton 973. To jest dla was ważne. Odpuściła trochę pogoda, bo dzisiaj jest słoneczko, jest ładnie, ale popadał też deszczyk. Jest troszeczkę chłodniej, bo na dworze tylko 25-26 stopni, więc jest już czym oddychać. Dzięki temu, że wjechaliśmy tu na firmę i też czekaliśmy troszeczkę na dokumenty celne, bo 2 godzinki czekaliśmy na dokumenty, to zdążyliśmy sobie opędzlować śniadanko. A śniadanko jeszcze takie na bogato, bo no bo co, no bo początek trasy, tak? Drugi ładunek wieziemy, ale to jeszcze dalej jest początek trasy i te lepsze rzeczy z lodówki się jak najbardziej wyjada. No chyba tyle. Chyba tyle, co możemy na razie powiedzieć. 700 km do przeprawy, więc robimy chyba tak, że my mamy przepis i zasadę, że 300 km przed Calais ze względu bezpieczeństwa na imigrantów nie powinniśmy się zatrzymywać, więc ja chyba polecę teraz jak najdalej. Wtedy pojedzie Ania, bądź zrobimy tak, że polecimy trochę ja, Ania i te 300 km przed znowu będę wsiadał ja. Ustalimy to po drodze. Wy podróżujcie z nami, ciśniemy, Anglio przybywamy, jak to zawsze mówiłem u siebie do rodziny i też jakieś storki w mediach społecznościowych, jak robiliśmy. Jedziemy odwiedzić króla, zobaczymy, co tam u niego słychać, bo dawno u nas u niego nie było, więc niech wstawia wodę na kawę jeszcze trochę i przybywamy. Tułaczka po parkingu, bo parking, na którym zawsze stawaliśmy, full, pełny. Ma jeden wielki X. Tak, jeden wielki X. Stanęliśmy przy bramie, ale od razu skierowano nas na bramę wyjazdową. I żadne proszenie nie wchodziło w rachubę. Tak. Druga sprawa jest taka, że przyjechaliśmy na parking taki, jest zaraz obok. Było 27 miejsc wolnych. Wszystko super, my na nim jeszcze nigdy nie byliśmy. To jest taki chyba parking na przeczekanie bardziej. Tak, i klops jest taki, bo poszliśmy sobie do toalety. A
wszystko jest pozamykane. Do 21 albo do 20.30, tak było napisane. A mamy godzinę 22.30. Tam stoi pyza, czeka. No i co? Dokumenty wszystkie do przeprawy mamy. No i niestety. Z toalety jeszcze można skorzystać, jak się czeka w kolejce do pociągu. Są toalety, więc tam skorzystamy na pewno. A z kąpaniem musimy poczekać. A z kąpaniem to u króla się wykąpiemy. Także tak to wygląda. No i powiem wam tak. Ania swetr, bo 16 stopni tutaj jest. Strasznie wieje, no ale jesteśmy nad wodą. Także zimno. Dobra, wyjeżdżamy stąd, jedziemy się przeprawiać, bo wszystko mamy i w nocy mamy zrzucać. Takie informacje dostaliśmy od naszego spedytora. Także nocna praca przed nami. I tułaczka rozpoczęła się na francuskiej ziemi, więc w poszukiwaniu przygód. Miejsce rozpoczęcia. Wielka Brytania. Witamy się z wami u króla. Witamy się u króla. Witamy się w dzień. Przyjechaliśmy tu nad ranem. Byliśmy tutaj, znaczy się nad ranem. My byliśmy tutaj około godziny o czwartej. O czwartej byliśmy tutaj. I sprawa wyglądała następująco. Firma miała pauzę na 45 minut. No i taką informację otrzymaliśmy. No i druga sprawa potem była taka, że po pauzie, gdyby ruszyli z naszym rozładunkiem, mieli 45 minut na rozładowanie, powiedzieli, że nigdy w życiu nie dadzą rady nas tak rozładować i zalecili, żebyśmy stanęli na pauzę 9 godzin, zgłosili się po pauzie. I tak uczyniliśmy. Przepauzowaliśmy się tutaj na parkingu. Na parkingu przy firmie, gdzie 80% aut ma polską rejestrację i co chwilę można było polski głos usłyszeć. Także tak to wyglądało. Jesteśmy wypauzowani, poszliśmy do biura się zameldować. No i biuro stwierdziło, że mamy wjeżdżać. Także ruszamy i jedziemy się rozładowywać. To jest pierwsza rzecz. Druga, najważniejsza. Tak naprawdę mamy już ładunek powrotny. Ściągamy to. Jedziemy do miejscowości i napiszę wam do jakiej, bo ja nie chcę przekręcić tej nazwy, na załadunek i stamtąd będziemy jechać chyba bodajże do Francji, z tego co nam spedytor pisał, a Ania pokazuje mi, taką mimkę zrobiła, więc tak, do Francji jedziemy się rozładowywać. Dobrze wyszło, bo tutaj znaleźć gdzieś parking blisko byłoby ciężko. Dobrze, że można było tu się przepauzować, to jedna sprawa. Druga taka zaskoczka trochę nocą, bo jak zjechaliśmy z pociągu, autostrada M20 została zamknięta. Tak? I po prostu tylko się znaki wyświetlały, że zamknięte, zamknięte, zamknięte. Od zjazdu chyba było J8 do J9 wszystko pozamykane i trzeba było objeżdżać, ale Zosia plus Krzysztof pod dowództwem Anny poradzili tutaj sobie z tym, żeby dobrze mnie nawigować i się udało. No dobrze, wjeżdżamy, nie będę już mówił. Ania powiedziała do mnie, że uważaj, bo tutaj firma BHP pełną parą, więc grzeczny muszę być. Powoli jechać, wszystko mieć na sobie i przestrzegać przepisów BHP, także rozładowujemy i będziemy dalej się do was odzywać, a co najważniejsze, pędzić dalej po następny ładunek.
gwizdu, gwizdu i ładunek poszedł do klienta. Wyjeżdżamy z firmy. Poczekajcie, Bartosz się tu spróbuje wycofać. Chciałem być teraz mądrzejszy, jajo chciało być mądrzejsze od kury. No i sobie w translatorze wpisałem, jak ta nazwa się nazywa, jak ta nazwa brzmi do miejscowości, do której jedziemy. Jedziemy do Solihull. O tak. Nie powiem, jak my to czytaliśmy, jak z tego się śmieliśmy, bo mogłoby być niecenzuralne, ale szybko poszło. Ogólnie najpierw jeden pan, chyba Anglik, pomógł nam na fabryce. No może nie Anglik, nie wiem, bo obcokrajowców tu jest mnóstwo. Pomógł nam, gdzie mamy się dostać, co, jak, gdzie, kiedy. A ściągał nas operator wózka, który mówił po polsku. Na końcu drogi, Polakiem. Skręć w lewo, następnie, śmigamy. Uwaga, będziesz wjeżdżał. 138 km do Solihull, tam się ładujemy i śmigamy do Francji, także szybki wypad do Anglii. Miejmy taką nadzieję, że tak będzie. Podążamy, śmigamy i więcej tutaj Wam gitary nie zawracamy. Trzeba sobie ten czas jakoś umilić, więc w drodze na załadunek zatrzymujemy się na serwisie, bo zobaczyliśmy wielki szyld Starbucks. Także jest nowo otwarty jakiś, więc na pewno będzie kubeczek. Mamy nadzieję. Nam się tak wydaje. Przydałoby nam się, więc kurde, lecimy. Taki, ach, fajny wyjazd, nie? Do. No chociaż coś, żeby nam się przydarzyło. Dobrego, więc póki co na razie, nie? Idziemy. Słuchajcie, był Starbucks, nie było kubków. Akurat w tym Starbucksie nie ma. Pan do nas powiedział, możecie przyjść jutro, jutro pewnie będzie. Jutro będą, no poczekamy oczywiście. Nie? Gdzie tam, nie no czekamy. No nie ma takiej opcji, jedziemy dalej. No dobrze, ale być w Anglii, to tak jak być w Rzymie, papieża nie widzieć. Coś tam musieliśmy kupić, nie? Myślę, że zasługujemy. Tak, na osłodzenie trochę życia, że tego Starbucksa kubka nie było. Ale może po drodze gdzieś będzie jeszcze, jak będziemy tak wracać. Nie tracimy nadziei. Tak, będziemy go poszukiwać. Tu jeszcze jest Starbucks drive-thru. Ale jakoś, ja nie rozumiem, ciężarówki nie mogą podjeżdżać, tak. To jest... McDonald's też ma. McDonald's thru i co? I na thru się kończy. Okej. Okay. Pyza oczekuje. Przed nami. Na nas. Śmiga sobie po angielskiej ziemi. Tak jest, lewą stroną. Lewą stroną, co chwilę pierdzi mi, bo muszę mieć włączone te ostrzeganie o liniach, bo tu się można szybko zagubić. Czy jest nam ciężko? Na pewno ciężej niż normalnie, ale powiem Wam, że w podwójnej to zawsze lepiej, nie? No właśnie. Ogólnie to długo nas już tutaj nie było, więc myślałem, że będzie gorzej, ale nie. Oprócz tego, że ktoś chce nas przejechać, to jest git. 12 pączków do opędzlowania, więc zapraszamy. Mamy co robić. Kto jest? Zapraszamy na pączuszka. Siadamy do naszej pyzy. A jak nie, to zjemy sami. Na razie.
nam już kazali podjechać w miejsce załadunku. Bartosz otwiera plan dekę, ja mu zaraz pobiegnę pomóc. No i niby dużo miejsca, niby wszystko fajnie, ale kurde, po lewej stronie wszędzie jeździć. No i w Anglii zazwyczaj cofa się na te lusterko pasażera. Także no dla nas gorzej, nie? A jak ktoś ma przystosowane auto, to fajnie. No i tak, otwieramy bok i od boku będzie załadunek i jedziemy do Francji. No ale po drodze przeprawa na ten lepszy ląd. No i w cudzysłowie na lepszy ląd. No nam jest tam lepiej, lepiej jest jeździć. No i tak, zabieramy się do pracy. My mamy już cały bok otwarty. Tak trochę się kryje z kamerką, bo nie wiem, czy można nagrywać, a BHP jest na full. Tak się zastanawiam, czy ktoś z Was jeździ na Anglię. Jak pewnie zauważyliście, my jeździmy sporadycznie i całkiem dobrze nam idzie, ale wiadomo, że nie tak dobrze, jakby się cały czas jeździło. Także zastanawiam się, czy ktoś z Was jeździ na Anglię, albo czy ktoś z Was pracował w Anglii, właśnie na ciężarówkach. Tak stricte w Anglii. Napiszcie nam na dole, chętnie się dowiemy. Dobrze. No i co? Wizyta pączkowa, donatowa u króla chyli się ku końcowi, ponieważ załadowani wyjeżdżamy z firmy. Bierzemy nieduże, bo 6-7 ton, chyba coś takiego, więc malusio, momencie, bo tutaj trzeba się lewej strony trzymać. I teraz tak, jedziemy do Flo co? Kurczę, nie pamiętam teraz, gdzie my jedziemy, już wam mówię. Florange, tak się pisze, tak jak będzie napisane. Nie wiem, coś po francusku, coś z francuska. I mamy tam dokładnie 821 km i 292 km do przeprawy pociągiem. I teraz tak, mi jeszcze zostało godzina i 26 minut, więc troszeczkę pojadę. Wtedy do pociągu smyrnie sobie Anna na pewno. I później z pociągu znowu będę leciał ja. I tak na zmianę, i tak na zmianę. Ok, mamy być na około godzinę 8 rano na rozładunku, więc my zdążymy chyba na jeszcze na tym czasie się rozładować. 8, no jeszcze 2 godziny, dobra, 10, bo jeszcze przeprawa. W tą stronę idzie trochę szybciej, więc może godzinka będzie tylko. Kołmyk. Widzieliście? Normalnie gołąb, gołąb samobójca Anna mówi, byłby bez kapusty, gołąbek. No i teraz tak, co jeszcze? Może się uda gdzieś zajechać, znajdziemy jeszcze kubeczek, jak będziemy jechać gdzieś po drodze, jakiś serwis będzie duży, będzie napisane Starbucks, to podejmiemy próbę numer 2, żeby dorwać kubsztelek. No i co jeszcze? Kurczę, na takich fabrykach tutaj w Anglii ogólnie nie za bardzo lubimy przyjeżdżać do Anglii, no bo wiąże się to zawsze z tą zmianą, tak? Jakieś tam ruch lewostronny, tak? Ale ogólnie tutaj zawsze są ludzie bardzo mili, pomocni. Jak to zawsze mówimy, oni są zawsze I'm fine. To jest jedna rzecz, a druga, najważniejsza, to taka, że w takich fabrykach często, gęsto zawsze można spotkać Polaka. I dzisiaj w biurze też tak właśnie mieliśmy. I tutaj nawet jak wjechaliśmy na firmę, to przed biurem mieliśmy kolegę, gościa, który nam podpowiedział co, jak, gdzie, kiedy i którędy. Także tyle. Podjeżdżam pod szlaban i teraz nie wiem, powinna mnie tutaj wypuścić jakaś ochrona, jakiś ktoś, ale jeszcze nie wiem. Opaść, znaczy empty, no nie empty, więc moment. Hello? Empty box. Empty, yeah? No, empty box. Give you paper? Yeah.
Believe it or not. Hello, at the empty box, did you pick yeah. up from here? Yeah. Did they give you a color paper? No. No. Pink? No. No. Only this. Only this. Oh, sorry, that one, the white one. Is that stamp on it? Yeah, that one. Stamper, stamper, stamper. Table. Okej, okay, i po wszystkim. Także wracając do tematu. Zawsze tu się znajdzie jakiś Polak i nam pomoże. Albo po prostu się uśmiechnie, albo po prostu powie cześć, mówicie po polsku. I na takiej zasadzie. Nie wiem też, kurczę, gdzie jest tutaj pies pogrzebany, że swój swego to zawsze rozpozna, bo ten pierwszy kolega, który nam podpowiedział, gdzie w ogóle jest biuro, to... od razu, cześć, coś tam, prawdopodobnie tak może czaruje trochę, ale on wziął i zobaczył naczepę, imiona na tabliczek, na szybie, więc tak to wyglądało. Okej, okay, nie przynudzam już teraz i chciałbym skupić się na drodze, także śmigamy, jedziemy i tak jak mówimy, nasza przygoda z Anglią i z pyzulką w Anglii chyli się ku końcowi, jeszcze z 4 godziny 5 do 6 pyza będzie na tej ziemi, a później już, jak to byśmy powiedzieli, z powrotem u siebie, nie? Okej, okay, lecimy.